Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Znienacka pojawiliśmy się wieczorem u kolegi Roberta Fedorowicza na wspólnym gołębniku w Czarnej, tutaj w UG Mazowsze. Popatrzmy, teraz jest wieczór, o, widzimy, on tam wychodzi. Na gołębniczku widzimy jakieś tam gołąbki sobie jeszcze siedzą na wlotach. Młode jakieś niedobitki, które za chwilę powinny wejść. A mamy godzinę około 18 coś. Robert już do nas idzie. Popatrzmy. Cisza, kurki tam sobie chodzą, no naprawdę pogoda ładna, zachód słońca już prawie, ale jeszcze troszeczkę potrwa, te dni będą co chwilę dłuższe. O, tutaj Robert już się przychodzi, uśmiecha, widzimy, imidż zmienił, troszeczkę buty inne ma. Zimno, kurczę, zimno. Opowiadaj, ile już masz gołębi? Witam, dzień dobry, cieszę się, że przyjechałeś. Gołąbków jest 700. Kamera. Czasem popatrzę, co to jest za wynalazek. No chciałem tak jak u kolegi w kosmetologii. Widzimy, dobrze. Guzika, żeby było fest widać. Będzie. Uruchomimy to dzisiaj, podejrzewam. Tak. Dzień dobry, witam serdecznie kolegów. Fajnie, że przyjechałeś. Witam wszystkich. Cóż, gołąbków mamy 700 na tą chwilę. Z czego 500 już lata na tą chwilę, bo jak zauważyłeś... Woliery, właśnie masz zdjęte siatki, chodź, wejdziemy, zobaczymy właśnie. Gołąbków zostało coś tam jeszcze kilka, które nie weszły, ale tak jak widać... Zawsze tak jest. Widzę, masz światło zapalone w środku. Świecę od południa, dlatego jak jest ponury dzień, to im doświecam delikatnie, żeby miały. A teraz to i tak przyzwyczajam, gdyby kiedyś coś się tam wydarzyło, to będą wiedziały to światło, to będą w sobie fajnie wchodziły. Cieszę się z tą kamerę, bo będziemy mieli możliwość... No, kamerkę postarałem się bliżej. I taki, wiesz, fest przewód długi wziąłem, nie? Zobaczymy, jak to będzie działało. I co koledzy, to o czym do jednej rzeczy cały czas wracamy. Jednak gdzieś tam mi się to udało zrobić, że blaty swoje zdają egzaminy. Gołębie się czują dobrze na blatach, tak jak widzimy, młodziki małe wyszły sobie i sobie leżą, śpią. Podejdziemy bliżej, Na dachach. Natomiast zobaczcie, może tam nie... Ja widzę właśnie takie Niech one tam siedzą, my nie chcę je poszyć. Wychodzą sobie grzecznie tędy, wchodzą sobie górą przez blat. Proste rozwiązanie, stare jak świat, skuteczne. Może jak masz na chwilę, to byśmy weszli do gołębnika. No oczywiście. Gdzie wchodzimy? Tam daję za siatką. Nie. Siatkę będę przerzucał na te pozostałe gołębniki, bo... Już masz 700 gołębi. Bo tutaj już jest niepotrzebna. Jak tam z dokumentacją, którą dostarczają? Bo... Powiem szczerze, że koledzy naprawdę się spinają, dostarczają dokumentację. Jeżeli nie przywiozą w danym dniu, to umawiam się z nimi na kolejny. I dokumenty przyjeżdżają, i my przychodzą, też przysyłają. Właśnie, żeby jak najwięcej tej dokumentacji teraz dostarczyć, bo później tak jak zgodnie z regulaminem, niestety będzie, nie? Nie będzie możliwości uczestnictwa w rywalizacji dokumentum gołębiom, które nie mają pełnej dokumentacji, gdyż to później przede stanowi wszystkim, Krzysiek, jest łatwiej problem później i sprzedać, ale co innego, ale też musimy wiedzieć od razu jest dokładnie jaki gołąb, żeby nie było nigdy żadnej sytuacji, że jak nagle się okaże, Roberta Fedorowicza gołąb wygrywa. Dokładnie. To nazywa się na przykład... Proszę wycierać buty. Przepraszam, dobrze, zobaczymy. Roberta Fedorowicza nie może wygrać, proszę tak nie mówić nawet. Dobrze. To są gołąbki, które przyjechały... Zostały przysłane. Zostały przysłane. Czy przywieźli hodowcy? Od kolegi, nie pamiętam nazwiska, uciekłem w tej chwili, a to są takie starsze gołębie i one muszą chwilę posiedzieć, one są drugi dzień. 16-17 sztuk tu masz. 17, takie starsze gołębiaki na jednym piórku, no ale powiem szczerze, no im trzeba trochę czasu poświęcić. I tutaj gołębie dzisiaj przyjęte. One dopiero zaczynają jeść. Większość pocztą przychodzi? Wiesz co, i różnie, i poczty, i... To rozwiązanie ze słomą ci się sprawdziło z tego? Tutaj rozwiązanie ze słomą jest trafione w dychę. Osobiście polecam kolegom bardzo i w domu, i na wspólnych gojemnikach, bo myślę, że jest trafione fajnie. Tutaj jeszcze należałoby podkreślić taką rozmowę z kolegą, doktorem weterynarzem, może tak to się mówi, z Stenslem. On ma kilka podpowiedzi co do słomy. Trzeba się z nim kontaktować. On fajne proponuje rozwiązania. Ja to skontaktowałem. Jestem z tego bardzo zadowolony. Nie będę rozwijał tematu, bo myślę, że to jest zbędne. Pokażemy. Bo mi spadają jedne te drzwi. Niedoróbka. No, akurat się litwa zobaczyła. Tu są dzieciaczki takie właśnie dzisiaj i wczoraj przyjęte jeszcze. One sobie to już poukładały, no dzisiaj troszeczkę pobrykały, ale zimno, panowie, cały czas zimno, to mnie wkurza trochę. Ale słomka, zapraszam. Te gołębie już latają. No zobaczcie, polatały gołąbki, pojadły. Przedszkole, idą spać, jedne, które się nie, jeszcze nie spinają. To kolsaneczkiem jakąś śpiewasz? Tu mi kolega mówi, żeby opowiadać Szreka na kolację, ale nie pamiętam, nie?
Także to jest jeden przedział, który latał dzisiaj. Proszę bardzo, drugi przedział. A wszystkie duchowe, wszystkie te właśnie? Tu wszystko chodzi. Szymelek, proszę zobaczyć. Klasensy piękne od kolegów, za co im bardzo dziękuję. Zobacz, jakie ładne gąbki. Te białe to klasensy? Nie wiem, czy je pokaż, bo koledzy będą dumni z tego, będą im się podobały. No, może ktoś to spozna. No właśnie o to mi chodzi. Zapraszam dalej. Tu są gołąbki już też o, jeszcze pootwierane weszły, ale wszystko pojadło. Idzie spać. I każdy przedział jest taki sam. Ostatni tam dalej nie przychodzi, nie, bo gołąbki latają. Ale proszę sobie zawsze się znajdę jakieś spóźnialskie, co nie są. A tutaj może sobie złapię jednego, żeby kolegom pokazać. Chodź, może. Chodź, Miuniuś, chodź. Od czego ty taki jesteś? Chodź. Proszę zobaczyć. Tak są fajnie wykarmione gołębie. Ja za takie gołębie bardzo dziękuję, bo wtedy dostaję dużą szansę, żeby zrobiły fest robotę dla mnie. I z gorsikiem ładny gołąb. A i to gołąb z mojego oddziału 0452. Także o, tak to wygląda, drodzy koledzy. Leci. Dobrze. Będziemy na bieżąco tutaj kolegę obserwować, co robi, no, trzeba, odwiedzać, trzeba, zobaczmy, miejmy nadzieję, że niedługo już ta folia i te inne... Wiesz, jest to pozatykałem, bo ciągnie, no tak, niesamowite, no. Wiatry hulają, cała wentylacja stoi, jest zamknięta, bo, no bo po prostu ciągnie. Chłodno. Chłodno, no jest zimno, 0 stopni, wystawiam wodę, to woda zamarza do odstania. No dzisiaj były też przymrozy, no zero, cały szolę miałem rozszczelniony. No i te gołąbki, dobrze, że ta słoma jest, bo one się przytulą, śpią ładnie, aż miło patrzeć tam. Mam kilka filmów nagranych z oblotów, to myślę, że postaram się, czy u Krzysia, czy u siebie na stronie. Zobaczymy, jak będą to tutaj zamontować, żeby koledzy widzieli. No i tyle w sumie, na razie jest fajnie, pozdrawiam kolegów, dziękuję za gołębie, zapraszam, jest 700, zostało nam jeszcze 300. I to tyle. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Pozdrawiam. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot. Dziękuję.